Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Wynika to z pytania, które zadaliście pod filmikami lub w prywatnej korespondencji. I dzisiaj pierwszy powód. Zanim zacznę, zacytuję fragment z listu do Kolosan, rozdział 2, 8 i 9 wiersz. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Mówi to Słowo Boże w liście do Kolosan, 2 rozdział, 8, 9 wiersz. Pierwszy powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy, opiera się na tym, że Biblia w wyraźny sposób objawia nam naturę Boga inną niż jest ta, którą uczą świadkowie Jehowy. Chodzi zatem o naturę Boga. A co do natury Boga, też zacytuję taki fragment z listu do Rzymian, który właściwie nas ukierunkuje w rozumieniu tego, jak podchodzić do natury Boga. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż najpierw Mu coś dał, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. To jest Słowo Boże z listu do Rzymian, 11 rozdział, 33 do 36 wiersza. Uczymy się z niego, że to myśli Pana są objawione w Słowie Bożym. Nie są one w żaden sposób na podstawie ludzkich wyobrażeń. I co objawia nam Pismo Święte? Słowo Boże, objawione nam w postaci Biblii, mówi wyraźnie i zupełnie odwrotnie niż świadkowie Jehowy, Pismo Święte mówi, że jest tylko jeden Bóg, jeden prawdziwy Bóg. Piąta Mojżeszowa 6,4 to mówi. I to jest pierwszy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 wiersz mówi wyraźnie: Jahwech jest Bogiem naszym, Pan jedynie, albo Jahwech jedynie. Mówi Biblia z powtórzonego prawa, albo inaczej 5 Mojżeszowej, 6,4. Świadkowie Jehowy twierdzą, że mają więcej niż jednego Boga. I to powoduje, że całkowicie nie zgadzam się z takim fałszywym nauczaniem, bo Biblia mówi wyraźnie, że Bóg jest jeden. Tylko jeden jest Bóg. Jeden prawdziwy Bóg. I Jahwech jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Ten Bóg jest objawiony odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest jeden Bóg. Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ojciec Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Bóg Ojciec jest nam objawiony w Piśmie Świętym jako Jahwech. Pan Jezus Chrystus jest nam objawiony jako Jahwech. Rzymian 10,9 mówi wyraźnie: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I otoczony jest ten werset cytatami ze Starego Testamentu, zarówno przed, jak i po. I te cytaty wskazują, że słowo Pan, umieszczone w Rzymian 10,9, należy rozumieć jako Jahwech. Czyli jeśli byśmy chcieli to odczytać tak, jak apostoł Paweł chciał to nam przekazać, to przeczytamy to: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Jest jeden, jedyny Bóg.
nie jest tak, jak twierdzą świadkowie Jehowy, że jest więcej niż jeden prawdziwy Bóg. To jest pierwszy powód z 40, które mam nadzieję przedstawić, dlaczego nie jestem świadkiem Jehowy. Podstawowa rzecz, którą tutaj musimy pamiętać, to jest taka, że ten jeden, jedyny prawdziwy Bóg przyszedł i stał się człowiekiem, aby umrzeć za twoje i moje grzechy. I teraz, skoro doskonała ofiara na krzyżu Golgoty jest już doskonale wykonana, to na podstawie tej doskonałej ofiary możesz być przyjęty przez Boga i stać się dzieckiem Bożym. Wyznaj Bogu swoje grzechy. Jeśli wyznasz swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści ci grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Czyż to nie jest pewna gwarancja, skoro obiecał to Bóg? Dla mnie jest. I dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy. Bo jeśli, tak jak świadkowie Jehowy, nie wierzyłbym, że jest jeden prawdziwy Bóg, nie mógłbym skorzystać z tego zbawienia. Dziękuję Państwu za uwagę. To jest pierwszy z 40 powodów, dla których nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. Zachęcam do czytania Pisma Świętego, Biblii. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Chętnie podzielę się Nowymi Testamentami bezpłatnymi. Odpowiem na pytania, jeśli jakieś są. Pod filmikiem też można do mnie pisać. Można wysłać też SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088. I być może z tych pytań, które mi zadacie, na część będę umiał odpowiedzieć i podzielić się tym, czego uczę się ze Słowa Bożego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, obiecuje Słowo Boże.